Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witam najserdeczniej, świątecznie, ogromnie wzruszony. I powiem Państwu dlaczego, bo tak, pewną powtarzalność mamy. Piękna scenografia Sebastiana Ludwika Kudasa. Pięknie mnie... Piękna słyszalność dzięki naszym czarodziejom dźwięku, czyli Romkowi Kawalcowi, Markowi Kawalcowi, Jankowi Trybulskiemu. Światła poetycko zawieszone przez Łukasza Filaka. A ja się cieszę ogromnie, że Państwa znajduję w dobrym zdrowiu i uśmiechnięty, bo trudno było. Uwierzcie Państwo, trudno było przez 2 lata nagrywać jajka i opłatki cyfrowo do internetu. I tutaj chciałbym z głębokim ukłonem Wam, przyjaciele, podziękować. Ponieważ kiedy nagrywaliśmy te nasze piwniczne święta, ludzie pytali, no jak to tak śpiewać, mówić, grać do pustej piwnicy. Ja mówię, nie. Nasi przyjaciele są z nami. I za Waszą obecność przed ekranami komputerów, którą tę obecność czuliśmy bardzo wyraźnie, pozwólcie, że podziękuję z głębokim ukłonem. Chciałbym, abyście byli absolutnie pewni, że każdym drgnieniem naszych serc bolejemy nad śmiercią ofiar potwornej rosyjskiej agresji. Że każdym drgnieniem naszych serc jesteśmy z broniącym się bohatersko narodem Ukrainy. Sława Ukrainie! Panie i panowie, a teraz zechciejcie wysłuchać słów Pisma, bo w nich jest nadzieja, w nich jest wiara, w nich jest miłość. Przede wszystkim nadzieja. Pismo przeczyta, no nie całe oczywiście, szef muzyczny Piwnicy pod Baranami, absolutnie wybitny instrumentalista, Michał Półtorak. A kiedy nadeszła 6 godzina, ciemność okrywa całą ziemię, aż do 9 godziny. A o godzinie 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Usłyszawszy to, niektórzy z obok stojących mówili: Patrz, Eliasza woła. A ktoś podbiegł, zwilżył gąbkę octem, zatknął na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć. A Jezus zawołał głośno i wyzionął ducha. Zasłona świątyni rozdarła się na 2 części od góry do dołu, a stojący naprzeciw niego setnik, kiedy zobaczył, że tak wyzionął ducha, powiedział: Ten człowiek był naprawdę Synem Bożym. A niewiasty przyglądały się z oddali. Była wśród nich Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba mniejszego, Józefa i Salome. One towarzyszyły i usługiwały Jezusowi, kiedy był w Galilei. Było tam też wiele innych kobiet, które przyszły z nim do Jerozolimy. Wszystkiego dobrego na święta. Wszystkiego dobrego. Panie i panowie, pandemia zabrała nam paru przyjaciół. Zabrała paru bliskich nam ludzi. Nie tylko nam. I teraz Staszek Dziedzic. Były dyrektor Wydziału Kultury Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Staszek Tapisz, rektor Akademii Sztuk Pięknych,
niegdyś pieśniarz i scenograf w piwnicy pod Baranami. Wreszcie Iza Tarnawska, nasza największa przyjaciółka, nasza wieliczna dama. Ja uwielbiałem jej uwagi na tematy ważne, na tematy trudne. Pani Ewa Demarczyk. To wszystko w trakcie pandemii się zdarzyło. I teraz ja mam taki pomysł z serca płynący, bo my oczywiście będziemy pamiętać zawsze, póki sił starczy, o Piotrze, o Janinie Gareckiej, o Rucie Buczyńskiej, o Halince Wyrodek, ale zechciejcie proszę paręnaście, 30 sekund pomyśleć o kimś, kto był dla was, kochani, najbardziej bliski i ważny. A potem po tych paru sekundach niech wasze brawa polecą do nieba. Koniugacja. Wstrząsający wiersz Haliny Poświatowskiej. Muzyka Stanisław Radwan i zaśpiewa o tym nieuchronnym przemijaniu Ola Mauder. Ojczyźnie. Na pewno nie brakuje, to odpowiedziałbym, że mamy przerażający nadmiar głupoty. I stąd moje powitanie. Oto witam niezłomnego tropiciela głupoty, profesora Jana Woleńskiego. I filozofa. Marynko, możesz być dumny.
Szanowni Państwo, gorzko teraz będzie, bo widzicie Państwo, piwnica pod Baranami to nie tylko artyści na scenie, ale także przyjaciele, przyjaciele artyści, przyjaciele po prostu sympatycy. I tak było z panią Agnieszką Osiecką, która była wielką naszą przyjaciółką. Wiersz Mordechaja Gebirtycha w jej tłumaczeniu, z muzyką również naszej przyjaciółki wspaniałej Ewy Korneckiej. Żegnaj mi Krakowie. A zaśpiewa najmłodszy piwniczny pieśniarz Jakub Cukerman. XVIII-wieczny tekst świąteczny, a uczyni to Tadeusz Kwinta, magister sztuki. Chciałbym Państwu przybliżyć pewien zwyczaj, tu opisany już w XVIII wieku, a
ale dla odtworzenia tego zwyczaju będzie mi potrzebna Państwa pomoc. Tu posłużę się takim pytaniem słusznie minionego naszego. Wszyscy wiedzą. Pomożecie? A coś słabiutko. Pomożemy! No właśnie, tak trzeba. Maga, 3, 4. Pomożemy! O, właśnie, i tak proszę trzymać. Jak chłopi swemu panu Wielkanocy winszowali. Warto sobie przypomnieć. Wiadomy jest zwyczaj zwany wołoczebne lub wykupne. Poddani, to państwo, tak, chodząc po wołoczebnem, zbierają zwykle w Wielkim Tygodniu po kilka jajek z chaty i przynoszą takowe w koszałce do dworu z powinszowaniem świąt wielkanocnych dziedzicowi. Owóż gospodarze w pewnej wsi, idąc z koszałką pełną jaj, obrali sobie oratora, który nauczył ich, że gdy on będzie panu winszował, to oni niech jednogłośnie dodają do powinszowania jego i jej mości wasze cinej i dziadkom wasze cinem. Powtórzmy. I mości wasze cinej i dziadkom wasze cinem. No, dla pewności jeszcze raz. I jej mości wasze ciny i dziadkom wasze ciny. Orator tedy, przyszedłszy do dworu i stanąwszy z koszałką jaj na czele gromady, zaczyna do pana tak mówić. My, boskie i wasze ciny sługi, przyszliśmy świąt wielkanocnych wasze ci powinszować. I mości wasze ciny i dziadkom wasze ciny. Życzymy wasze ci zdrowia i najdłuższych lat życia. I jej mości wasze ciny i dziadkom wasze ciny. Niech Bóg błogosławi wasze ci w polu i w gumnach, w morzu, o Boże, i komorze. I jej mości wasze ciny i dziadkom wasze ciny. Tu orator posunął się ku panu, chcąc mu wręczyć koszałkę z jajkami, a gromada ruszyła za nim, nie wiedząc, że odwiązała się u jego nogi tak zwana obora, czyli długi rzemyk, którym nad łapciem goleń się okręca. Gdy tedy ktoś z gromady nastąpił mu na ten rzemień, orator, jak długi padł na ziemię z koszałką, wysypując i tłukąc wszystkie jaja. Więc zaklnie, podnosząc się z podłogi, a błędaj, żeście wszyscy diabli wzięli. A gromada? I jej mości wasze ciną i dziadki wasze ciny. Tadeusz Pinta, mili państwo, Tadeuszu nie ucieka jeszcze, bo sprawa jest bardzo poważna. To jest jajeczko wreszcie w ramach 65-lecia piwnicy pod Baranem. 65 lat to jest bardzo długi czas. I rozmaite przekłamania, anuncjacje, niepotrzebne opowieści mogły do nas po drodze przylgnąć. Aby zatem nie było żadnych wątpliwości, ale to żadnych, powtarzam, chciałbym ogłosić uroczyście, że pan premier Mateusz Morawiecki nie jest założycielem piwnicy pod Baranem. Oraz nieprawdą jest, że pan premier przyprowadził do piwnicy Piotra i uczynił go konferansjerem. Panie i panowie, teraz będzie pytanie natury kosmicznej.
Czy w szabas można znosić jaje? Można, można. A można czy nie można, to się za chwilę przekonamy, ponieważ o tym napisała pani Elżbieta Kuryło, wybitna poetka, muzykę napisał Andrzej Zarecki, a zaśpiewa najprawdziwszy współzałożyciel Piwnicy pod Waranami, Tadeusz Kwinta. Zagadnienie jest zawiłe, bo jeśli kura ma ochotę noszone wcześniej jajko znieść i ulży sobie tym w sobotę, czy takie jajko można jeść? Czy w szabas można znosić jajo, czy ma je zjadać dobry Żyd? Uczeni ciągle się spierają, pewności jeszcze nie ma nikt. Posiłek toczy wykroczenie, racja czy grzech, kto powie mi? To dialektyczne zagadnienie rozwiązać jakoś trzeba by. Dwie frakcje talmudystów są, co mają wprost przeciwne zdania, i sto najniemożliwszych stron jest na ten temat do czytania. Dwie szkoły ciągle się spierają, ci mówią tak, ci znowu nie. Więc jakie jest sobotnie jajo? Koszerne, pewne, kto to wie? Czy w szabas można znosić jajo? Zjadać dobry Żyd? Uczeni ciągle się spierają, pewności jeszcze nie mam. Siłek toczy wykroczenie, racja czy grzech, kto dialektyczne zagadnienie rozwiązać jakoś trzeba by. Dwie szkoły podzieliły kraj i każda broni swoich racji, a tyle różnych wokół jaj wymaga wciąż interpretacji. Dysputa ciągle nas rozdwaja i ostrzy argumentów nóż. Cóż, czy nie jest jeść, czy nie jeść jaja, które kochani, a teraz posłuchajcie Leszka. Leszek jest człowiekiem, który komentuje rzeczywistość tak, jak on ją czuje, jak ją widzi, a widzi poważnie. I to, podejrzewam, nie będzie śmieszne. Leszku, zapraszam cię serdecznie.
Rosji. Zgraja cała chichoczących z mur, wroga zniszczyć władzę, chwalić sławą, okryć pułk. Tak po drodze im gadali, biesno szklanek pluł. Potem było tylko piekło, ogień, ból i smród. Czasem rozpacz, czasem wściekłość, bohaterski trud. Kałasznikow brat szalony, pieść straszliwą wył. Gdy się jakieś miasto broni, zetrzeć miasto w pył. Śmierć mateczka sprawiedliwa poszła z kosą w tam, kiedy Bóg wojaków wzywał do Piotrowych bram. Patriarcha błogosławił, rząd ordery dał. Kiedyś pomnik się postawi, że tak naród chciał. Błyszczą gwiazdy ponad Kremlem jak kałuże krwi. Car nazwany prezydentem, sen o Rosji śni. Szerokimi ulicami maszeruje strach. Witaj bracie między nami, zachodź pod nasz dach. Nowych czasów awangarda w nim łzynach mgnie. Duszę zżera im pogarda, z oczu patrzy źle. Sprzedać, kupić czy zastrzelić, dla nich jeden czort. Całą Moskwę już połknęli, banda pierwszy sort. Idzie kot przez plac czerwony, wielki czarny kot. Wymachuje traniogonem, chyba knuje coś. Gadaj kocie diabli synu, dokąd pędzi świat. Czyja to przeklęta wina, że oszalał tak. W podłej knajpie Jezus Chrystus krwawi z pięciu ran. Dosyć miał anielskich pysków, dobrotliwy Pan. Nikt nie poznał Zbawiciela, choć na głowie cierni. Dziwka kościa rozwesela, zaraz wstanie dzień. Znowu pędzą lawiny proroczych słów. Ptak dwugłowy oparty o krzyż, orszak bestii i szpaler dziewiczy brzus. Każdy dzień to czekanie na świt. Z 1982 roku przybyłem do piwnicy z gitarą w dłoni. Zatem myślę, że moja znacznie młodsza koleżanka Tamara jakoś mi wybaczy, że zapowiem ją właśnie dzierżąc gitarę w dłoni. Piosenka nosi tytuł Nieprzewidywalni. Nieprzewidywalni. I powiem Państwu, że dla was, którzy znacie Tamary ciepłą wrażliwość i gorycz w jej piosenkach, to będzie dla państwa pewna niespodzianka. Ja znam, a państwu życzę pięknego słuchania. Tamara Kalinowska. Tyle dobra myśmy razem uczynili, niejednego osądziliśmy Piłata.
ale człowiek wciąż się uczy, wciąż się myli. Przecież nie da się przewidzieć socjopaty. On mój kraj podzielił bardziej niż zaborca, metodami, których świat by nie pochwalił. Ale przecież nie podzieli nas do końca. Ktoś, kto nie zna siły słów, my naród. Tylko tego boję się, że się nie boję. Wie, że zobaczę demokracji wiek już męski, co się wzniesie przecież nad słabości swoje, aby wygrać już nie, by uniknąć klęski. Kim jest ten, co ogniem wojny świat ogarnął, uważając, że sam tworzy jej prawidła? Gdy już wie, że tępy żołdak walczy marnie, a dojrzałym do wolności rosną skrzydła. Kim jest ten, co dla bezbronnych nie zna łaski, choć przegrany żąda, by mu paść do kolan? Nawet gdyby świat się stał jak on bestialski, aby córki jego wywieźć do Marium Pola. Tylko tego boi się, że naród w naród to jeden świat, któremu kłamał prosto w oczy. Choć na wojnie prawda pierwszą jest ofiarą, w czas pokoju nikt już nie da się zaskoczyć. Oczekuj pokoju, lecz zbrój się w rakiety. Psychopaty nie przewidzi się, niestety. Szanowni Państwo, gorycz jest wielką bronią, tak jak liryka jest wielką bronią i tak jak nasze serca są wielką bronią przeciwko wszelkiemu złu. Pozwólcie, że teraz przejdę do tego mikrofonu. Będę bliżej Krysi. Albowiem uprzejmie proszę na scenę panią prezes Stowarzyszenia Artystów i Sympatyków Winnicy pod Weronami, panią doktor Krystynę Stylka-Bartkowicz. Oraz, co oczywiste, dyrektora piwnicy pod Baranami, pana Bogdana Nicka. Ale zanim przemówią, to chcę jeszcze powiedzieć, że na skrzypcach grał dzisiaj również Michał Chytrzyński. Na skrzypcach grała Agata Półtorak. Mówisz, że nie grałeś? Ty, nie grałeś? Ale dziękuję. Ale umiesz zagrać. No. Oraz oczywiście Tomek Kmiecik. Wielkie brawa. A teraz pani prezes i pan dyrektor. Dobry wieczór. Życzę Państwu, aby ten czas był czasem przemiany serc, czasem, który umacnia miłość. Niech ta Wielkanoc wniesie do waszych serc świeżość i radość i tęsknotę za lepszym czasem. A póki co, cieszmy się kolorowymi pisankami, barankami i wszystkim tym, co z tymi świętami się łączy. Ale Wielkanoc przypomina nam również o tym, żeby nie tracić nadziei, która tak bardzo jest ważna w tym trudnym przecież dla nas czasie. Czyli nadziei na lepszy, dobry czas dla nas wszystkich. Wszystkiego dobrego. Co tu powiedzieć? Tak pięknie, jak zwykle powiedział. Ale no,
wypada. Bo tak, jakbym miała być asystentką, to powinna być śliczna dziewczyna, asystentka dyrektora. Jakbym miała być jego obstawą, no to stara baba. Nie powiem, to się nie nadaje na obstawę. To ja mogę tylko powiedzieć to, co zawsze. Że mijają lata i piwnica się zmienia, ale się nie zmienia. Jesteśmy, mimo że często już nas nie ma. Słuchajcie, i gdziekolwiek Piotr jest z Janinką, a są, tu są, gdzieś tam z tych murów, to się cieszą, bo to, co wymyślili, ten Piotr, któremu na niczym nie zależało, byle miał ten kapelusz, coś tam ubrał, jemu nawet jak miał jakieś pieniądze, to mu ciążyły, natychmiast zapraszał, wydawał je, a jednocześnie tradycja, to było coś dla niego nieprawdopodobnie ważnego. I tutaj, żeby nie wiem jaka była komuna, tutaj te lata 50., takie 60., potem stany wojenne, muszą być opłatki i jajeczka. Musimy być razem i to w tym najlepszym gronie. A kto tam był taki, prawda, co słuchał to? To tylko dodawało pikanterii całej sprawie. I ten cudowny stół, żeby nic nie było, Janinka wyczarowywała. I słuchajcie, Sebastian tak wspaniale to kontynuuje. I my wszyscy kontynuujemy. I niech tak trwa. Wesołego Alleluja. Kochani przyjaciele, podzielmy się jajeczkiem. Gorzki czas, trudny czas, ale miejmy nadzieję. Alleluja. Zdrowych, spokojnych świąt. Uwaga, bo te jajka skaczą.